Szanowny Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Pani poseł Machałek chce rozmawiać merytorycznie, a zaczyna dyskusję od określenia sitwa. Brawo, do takiego języka się przyzwyczaiłam od początku kadencji. Natomiast Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży miała zajmować się likwidacją sprawdzianu szóstoklasisty. Zmiany te popierała Platforma Obywatelska, bo to było jednym z punktów naszego programu wyborczego. Dobre programy warto realizować, natomiast wszystko szło normalnie, póki nie przyszła noc, ulubiona pora Prawa i Sprawiedliwości, z wyjątkiem jednego ministra. I nagle między czwartkiem a piątkiem posłowie PiS podstępnie wprowadzają poprawki, które ograniczają kompetencje samorządów. Podstępnie nie tylko w stosunku do posłów opozycji, ale przede wszystkim do samorządów. I jakby przewodniczący Grupiński nie przerwał posiedzenia, to samorząd nawet by nie wiedział o tych zmianach. Pani minister mówiła o zachwycie rodziców. Ja już widzę, jak rodzice skaczą z radości, jak prezes Kaczyński wybiera im dyrektorów. Nikt tych zmian nie konsultował ani z wójtami, burmistrzami, z prezydentami miast. Ostatnio zorganizowaliśmy w sali kolumnowej konferencję samorządową, na którą było ponad 500 samorządowców. I proszę Państwa, ja się nie dziwię, że Wy się boicie samorządów, bo kopiecie ich od samego początku, na każdym kroku. Ale mam jedno pytanie do Pani minister, bo na ostatnim posiedzeniu Pani przedstawiła swoje szerokie kompetencje z zakresu energetyki i wiem, że lubi Pani wypowiadać się na każde tematy, dlatego chciałabym zwrócić się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przepisu wprowadzającego. Szkoła niepubliczna, nie będąca niepubliczną szkołą artystyczną, może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej. O co w tym chodzi? Nawet Biuro Legislacyjne nie umiało pani odpowiedzieć odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję więc pani. Bardzo proszę. Dziękuję panią pani poseł za to bardzo interesujące pytanie.